na pokładzie Naglfara, ogromnego okrętu, zdolnego podróżować między światami. Zgodnie z radą Gelsa, Wiedźmin ruszył na wyprawę po Słoneczny Kamień, artefakt potrzebny do ściągnięcia Eredina w pułapkę. Cześć i siema, z tej strony Suet, Wiedźmin III Qui-Gon, wyspy Skellige Undvik. I tutaj pod osłoną nocy musimy przedostać się na okręt cesarza zadanie Fringilla Viggo. Łaskawy czytelnik pamięta zapewne, że Dziki Gon mogła pokonać tylko potężna magia i z tej przyczyny Geralt werbował najpotężniejsze czarodziejki świata, niezależnie od tego, czy je lubił, czy też nie. Gdy nadarzyła się okazja zwerbowania Fringilli Viggo, Wiedźmin nie zastanawiał się ani przez chwilę, tylko ruszył na pokład cesarskiego okrętu, gdzie przebywała czarnowłosa czarodziejka. Pod osłoną nocy, mamy osłonę nocy jak nic, mamy cidaryjską przeszywanicę, ale ja wolę o takie gadżety pomniejsze. Fajne w sumie. Płatki i tak dalej, purchawki, wszystko spoko. Ryba, suszona ryba. Stara owcza skóra, tego może mogłem nie brać. Ale proszek alchemików, tak, nie, właśnie tutaj, Geralt. Daj na luz. Bierz suszone ryby, starą niedźwiedzią skórę, no dobra, z rozpędu, wziąłem z rozpędu jeszcze. Popatrzę, co tutaj jest ciekawego. Jest tam jakaś skrzynia. Bursztynowy pył, czeladnicze narzędzia kowalskie. Drabina sznurowa, za to akurat podziękuję. Wskakuj tutaj i wskakujemy na łódeczkę. Pyk. I pyk. Dobra, pod osłoną nocy mamy cesarską tutaj flotę. Jest całkiem sporo tych statków. No i spróbujemy przedostać się na jeden z okrętów. Widzicie te latarnie? Wszystko tutaj, chłopaki. Strzelać! Czekajcie, jestem... Zaraza. Oj. Już mnie zobaczyli. To wiejemy stąd. Wiejemy. Czemu do jasnej cholery? A, może dlatego, że to łódką płynę. Dobra. Podpłyniemy sobie trochę z innej strony. Ależ mnie do mnie szyją. Co za kurde dziabongi. I tak spróbuję z innej strony kawałek. Potem z tej łódki, wiecie co? Tu się nie ma co chyba bawić. Płyniemy tak. Tak nas może nie zobaczą. Niech sobie szyją do łódki, ale nie do nas. Czy nam się uda? Tak. Tak prędzej. Szyli do łódki, ale do nas, jak płyniemy bez łódki, to już widzę, jest tutaj o wiele lepiej. No muszę chyba tak manewrować, żeby nie wpłynąć tutaj w te światła. Słychać ich. Zresztą podobno samo patrzenie na nią, tylko zdrada stała. Na okręt cesarza musimy się dostać, ale kurde, zdrowia straciłem. Dobra, to się jakoś tam powoli zregeneruje. Widziałem chłoptasia, który mnie nie zauważył. Tu już gorzej. Zanurkujmy. Jesteśmy blisko tego okrętu cesarskiego. Wydaje się mi, że to ten tutaj. Dobra, tu chyba mogę wypłynąć, zaryzykować. Ha! Tak to mnie nie widzą. Ale jaja. Nie strzelać! To Wiedźmin! Rozkaz cesarza! Nie strzelać! No, całe szczęście.
Całe szczęście, patałachy. No, to sobie wejdźmy po tej tutaj kotwicy. No i jak? Będzie git. Wiedźmin. Co za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza Wysokość. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Gdzie ona jest? Blisko. Blisko. Blisko, Biały Wilku, to ty jesteś dekapitacji. Jesteś bezczelny, bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. I masz rację. Tyle, że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny i nietykalny. Ale dość o tym. Nie uprzedzajmy wydarzeń. Czego chcesz? Fringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Nawet uprzejme prośby Yennefer brzmią jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z Yennefer. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Nie muszę. No tak, umowy dotrzyma, ale co potem? Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringilla Vigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimeretu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Żygam już łodziami. No to teleport. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. Zadanie zakończone, przygotowania do bitwy. Poinformuję Avalacha, że wszystko zostało przygotowane. No tak, mamy już w zasadzie wszystko. Działajmy. Zajrzeliśmy się trochę po twoim laboratorium. Nie wątpię. Tak, Geralt? Dobra, mamy już kamień słoneczny. Kiedy już użyjemy kamienia słonecznego, skąd wiesz, że Eredin się nie zorientuje? Nie pomyśli chyba, że to elfy z białych okrętów nagle się za nim stęskniły. Możemy zmienić sygnał emitowany przez kamień słoneczny. Także Eredin nie rozpozna jego pochodzenia. To nie jedyny artefakt o takiej mocy. Są inne? Świetnie. Tylko po co w takim razie musiałem biegać tam i z powrotem po całym Skellige? Kamień słoneczny był najłatwiejszy do znalezienia. Wierz mi. Co z Margaritą? Co z Margaritą? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Właściwie to im szybciej ściągniemy tu Eredina, tym lepiej. Bo te twoje czarodziejki niedługo zaczną ze sobą walczyć. To akurat prawda. Byliśmy w twoim laboratorium. Byliśmy w twoim laboratorium. Mam nadzieję, że nie narobiliście tam bałaganu. Nie wspomniałeś, że to dzięki tobie elfy NL tak dobrze znają możliwości Ciri. Nie wspominałem o wielu rzeczach, które w tej chwili nie mają już znaczenia. To, że manipulowałeś genem starszej krwi, jest bez znaczenia? Prowadziłem te badania, żeby chronić Ciri i wszystkich, w których żyłach płynie krew Laredoren. Może tak, może nie. Spotkaliśmy tam kogoś. Spotkaliśmy kogoś w twoim laboratorium. Tak? Tak.
Elfkę, która twierdziła, że nienawidzisz Ciri. Jak to się ma do ochronienia jej za wszelką cenę? Nijak. Chyba nie oczekujesz, że będę teraz zwierzać ci się z moich uczuć. Nie ufałem mu od początku. Wkrótce Ciri nie będzie potrzebowała twojej pomocy. Wygląda na to, że Ciri już wkrótce nie będzie potrzebowała twojej pomocy. Ani twojej. Zgadza się. Będzie mogła robić, co zechce. I ja ją w tym wesprę. A ty? Jesteś gotów dać jej wreszcie żyć własnym życiem? Do niczego jej nie zmuszę, jeśli o to pytasz. Przedstawi propozycję, ona wybierze. Uroczy ten świat elfów Anel. Uroczy ten wasz świat. Można się zakochać. Powiedz mi, jak wy to robicie? Gracie tu sobie na flecikach, malujecie landszafty z jednorożcem na rykowisku, stawiacie wieżyczki rzeźbione w różne esy floresy? A potem nas mordujecie? Bez mrugnięcia okiem? Bez wyrzutu sumienia? Jak? A czy ludzie mają wyrzuty sumienia, gdy zabijają elfy Ensid, krasnoludy, driady? Jesteśmy tacy sami, bo równie gorąco wierzymy, że inni są gorsi od nas. To prawda. Powiedz coś więcej o tym Karentirze. Dobrze go znasz? Czy go znam? Ja go wyhodowałem. Chyba wychowałeś. Nie, Geralt. Zacząłem go kształtować na długo przed tym, zanim się urodził. Całe wieki kojarzyłem w pary elfy, które przejawiały szczególne zdolności, które potrafiły manipulować czasem i przestrzenią. Efektem tych starań jest właśnie Karantir. Złote dziecko. Złote dziecko, które wyrosło na zbrodniarza. A czemu pomagasz Ciri? Kiedy spotkałeś Ciri po raz pierwszy, uwięziłeś ją. Teraz ją chronisz, walcząc przeciw swoim. Niezła wolta. Po pierwsze, nie uwięziłem jej. Sama mnie znalazła. Takie było jej przeznaczenie. Pewnie. Przejdźmy lepiej do po drugie. Czemu jej pomagasz? Bo jest niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Ty widzisz w niej człowieka, uczennicę, może nawet córkę. Ja widzę starszą krew. Siłę, która może zniszczyć świat, którą za wszelką cenę trzeba trzymać z dala od pijanego władzą Eredina. Działamy z różnych pobudek, przyznaję. Mimo to mamy wspólny cel, więc dobrze by było, gdybyś mi zaufał, albo chociaż spróbował. Wszystko gotowe. Znaleźliśmy kamień słoneczny. Dar Gelbana dla Dilian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. Wszystkie sprawy mamy załatwione. Jestem gotowy do drogi. Możemy płynąć na Undvik. W takim razie ruszajmy. No i wypłynęli. Przygotowania do bitwy zadanie zakończone, ale pojawi się za chwilę następne. Zajmiecie pozycję na klifach. Tu, tu i... Dziękuję bardzo. Wiemy, jak ustawić się w kręgu. Nawet te z nas, które chwilowo nie mają oczu. Po prostu chcę uniknąć... O, Geralt, czekaliśmy na ciebie. Miło z waszej strony. Miło z waszej strony. Miałbyś wyjaśnić swój plan. Jest prosty, co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuje kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili nagle Far pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlak dokona abordażu. Pod komendą księcia Var Atre i z twoją pomocą. Cesarz nie szczędzi środków. A ty co będziesz robił? Czekał w odwodzie. Jeśli coś pójdzie nie tak, zareaguję. Jak generał rozkazujący oddziałom ze wzgórza. Będziesz dawał sygnały rogiem czy przez posłańców? Wyborna ironia, ale czym sobie na nią zasłużyłem? Czy daję ci powody, żebyś wątpił w moje intencje? Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Powodzenia.
i wzajemnie. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Co z Ciri? Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Ha, zgaduję, że to nie jej pomysł. Zgaduję, że to nie był twój pomysł. Nie, mój pomysł był taki, żeby płynąć z tobą. Ale nie zgodziłem się. To zbyt duże ryzyko. Tu chyba jesteśmy zgodni. Cóż, trudno odmówić ci racji. No proszę, myślałam, że chociaż ty potraktujesz mnie poważnie. Traktuję cię bardzo poważnie, wiesz o tym. Nie dasz rady pokonać Eredina. Cholera, nie wiem, czy ja dam radę, więc trzymaj się od niego z daleka. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamię. No tak, starsza krew potrafi być gorąca. A no tak, charakterek ma po ojcu. Charakter to ma akurat po ojcu. Polemizowałbym. Emhyr jest pragmatykiem, a Ciri idealistką. Idealistką? O czym ty mówisz? Nieważne. Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Chyba, że idziesz ze mną. Chodźmy od razu. Nie ma co zwlekać. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Za mną. Jest i kamień słoneczny. Moje serce należy do ciebie? A co to ma być za zaklęcie? To list miłosny, bardzo stary. Tak jak mówiłem, ten kamień miał połączyć kochanków. Nie sądziłam, że powiem coś takiego pod adresem Erdina. Enverelit Cyrenait! Ader Eich Bladen Eichne. Elfia błyskotka zadziałała. Nadciągają. Jest i dziki gon. Cesarski okręt. Eizio! Gale wundet! Czas ruszyć do walki przeciw Eredinowi. Za mną. Naglfar musi być gdzieś blisko. Hmm.
Totalna cisza. Wpadli w pułapkę. Musimy uciekać. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa, nie kontrolujesz swojej mocy. Dam sobie radę. Ciri! Zejdź mi z drogi. Ciri! Ten lód. To zaklęcie. Musisz zniszczyć kostur czarodzieja, który je rzucił. Nie skończy się na kosturze. No to jej nie upilnował. Ale czego można się było spodziewać? Kermoren też nie posłuchała. Kurde, niedobrze. No niedobrze. Jezu, dobrze, że ona tutaj jednym pociągnięciem ich rozwala. To akurat fajnie. Same krytykale. Nie, Zirael. Dobra, lepiej się tutaj przedostać jak najprędzej. Jest czarodziej. Z tym już nie będzie tak łatwo. Karantir. Ten już potrafi coś więcej. Gdzie on jest? Tu. Jaj. No nie jest źle, ale tutaj chyba czeka nas kolejna faza tej walki. O, w mordę. Kostur chyba się udało roztrzaskać, na to wygląda. Tak. Potężna moc została uwolniona. Ale jedno i drugie żyje. Chyba. Znaczy, widać, że żyje, ale kurde. Teraz może być gorzej. Prawie, Zirael. No, a już było nieciekawie, widzę, z Wiedźminem i to już kolejny raz. Ona zaczęła, a my to mamy skończyć. Wiedźmin, niech będzie. Skończmy to. Aja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 j. Chyba grając Ciri było o niebo łatwiej. Gdzie on się przenosi, gnój. O, shit, żywiołak lodu. Ale niedobrze. Dobra, ale żywiołak padł. Szybciej do niego. Ach, nie wrzuci zaklęcie. Jest tak najgorzej.
zbliża. Dobra, żywiołek zgarnął od niego, o to mi chodziło. Chowamy się. Dobrze, Karantir. Nie wygrasz. Wygram. Idzie mi całkiem. Aż to skubany, no. Jak widzisz, mam jeszcze parę osób w rękawie. Dobra, szybciej go. Chyba się udało. Dosyć gładko to poszło. Szybciej, Geralt. Wypływamy stąd. Kurde, nie wiem, czy to... No muszę tutaj wypłynąć, nie mam jakby innej chyba opcji nawet. Ja pierniczę, gdzieś ty człowieku się pojawił. Wszystko w jakimś ogniu. Kurde, czy on da radę? Nie wiem, czy to jest dobre miejsce na wypłynięcie. Udało się. Jakimś cudem się udało. Jest Ciri. O, shit. To nie koniec tej bitwy. Cesarski okręt. Nie, to chyba tutejsi Skaligijczycy. Nie wiadomo, gdzie ona się przeniosła. Dostań się na pokład na Gelfara. Dobra. Lecimy z koksem. Kurwa mać! Teraz jest! Widziałeś, Ciri? Była z tym twoim elfem! Kurde, czemu nie mogę ich pokonać? Mniejsza o to. My się mamy dostać na pokład na Gelfara. Z tym już idzie łatwiej. Co dalej? Chcę posmakować skeliskiej stali! Tak, to Hjalmar, słyszę go. Przy na Gelfarze! Kogo mam strzelać? Podobimy was, kurwysyny! To będzie czarno waszych trupów! Nie ma co tutaj nawet walczyć, trzeba się jak najszybciej przedostać. Jest chyba na Gelfar. O, shit. Krach. Fucking shit, ale szkoda. No tego mega szkoda.
jakieś ostatnie słowa? Zamknij się i walcz. Miałeś szansę. No niestety, krach dokonał żywota. Wiedźmin. Miałem nadzieję, że się zjawisz. Bo co? Mam ci coś do powiedzenia. Ale to potem. Jak już będziesz umierał. No to niezłe tutaj walki, kurczę. Momento, nie wiem czy tego miecza, kurde. Jeden 100, drugi 84%, w razie czego, kurczę. Ulepszymy sobie. Ach, menda. Ja pierniczę, to tutaj będzie trwało trochę. Ach, wiedźmak. Odsuń się od niego. Shit. Co jest grane? Fucking shit. Oh shit, Redin. O, coraz ciekawiej. Ach, jak mi sieknie to skardiab sporo. Już niezły pojedynek. Już masz ochrony. Aż to gnój. Jest dopiero jeden pasek mu zabrałem. Ale mnie sieknął. Kurde, czemu ja właśnie nie biorę Quen? Co ja zdurniałem? Czemu ja nie bierałem Quen? Podam cię, gnoju. Chodź tu. A! Dobra, cierpliwości. No, to już jest jakiś tutaj boss. Szybko,
Dobrze, on daje mi wtedy czas do zaatakowania go. Koniec. Ach, teraz mnie zaskoczyłeś na moment. Dawaj, dawaj, Eredin. Dostaje też jakieś krytykale tu ode mnie. No, już blisko. Co jest? Muszę wejść tam za nim. Szkurde, mało życia mu zostało. Okej, tutaj jesteśmy. Może nawet lepiej, pajace. Chyba po nim. Chciałeś mi coś powiedzieć. Avalach oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Nie wierzę ci. On Avalachowi tak nie ufałeś do końca. I proszę, Yennefer w ostatniej chwili, jaka pomoc. Haftaren, nowy miecz. Gdzie jest Ciri? Jak to? Myślałam, że ty wiesz. Wiem tylko tyle, że Avalach mógł nas zdradzić. Co jest? Idzie Storm? Geralt, patrz! Jajca. Czego możemy się spodziewać? Jeśli wierzyć księgom, prawa natury przestaną obowiązywać. Ciążenie, czas, całe Undwik stanie na głowie. Chyba trochę dramatyzujesz. Nie, ani trochę. Zaczyna się koniunkcja sfer. Światy się przenikają. Avalach może sprowadzić tu elfy Enel, albo coś gorszego. Skubaniec, no. Przynajmniej wiemy, gdzie ich szukać. Chodź za mną i miej się na baczności. Uaktualniono wpis o postaci Avalach. Skupmy się lepiej na Ciri. Czego Avalach od nich chce? Pewnie tego, co Eredin. Zamierza jej użyć do otwarcia bram między światami. Oż to gnojek, no. Avalach. Tutaj gdzieś będzie
wpis o tym. A Valak brał czynny udział w naradzie wojennej przed zwabieniem dzikiego Gonu w pułapkę. Przy tej okazji między nimi a Ciri doszło do krótkiego spięcia, bowiem elf stanowczo sprzeciwił się jej bezpośredniemu udziałowi w nadchodzącej konfrontacji. Ostatnie słowa Eredina zasiały wątpliwość w sercu Geralta, a nagłe zniknięcie Ciri i Avalacha tylko ją spotęgowało. Wszystko wskazywało na to, że Wiedzący prowadził własną grę, której celem było otwarcie bram między światami. Cały czas prowadził jakąś grę i o tym doskonale wiedzieliśmy. Tutaj sobie zakończymy ten odcinek. Ted Deyrat, czas końca. Kontynuujemy w kolejnym. Teraz to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.